witam Was wszystkich bardzo serdecznie o poranku w sobotę, a może wieczorem, wtedy kiedy oglądacie codziennik. Pozdrawiam serdecznie z Gliwic i zachęcam do lektury Słowa Bożego, a w naszym przewodniku biblijnym z Biblią na co dzień, jak zwykle, dwa hasła biblijne. Pierwsze z Księgi proroka Izajasza, 42 rozdział i 9 wiersz. Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały, a to, co ma nastać, zwiastuje. Zanim zacznie kiełkować, opowiem je wam. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 17 werset. Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Moi drodzy, nie jest tajemnicą i nie jestem tutaj oryginalny, bo przypuszczam, że większość rozważań w ten sposób się zaczyna, że żyjemy w trudnym czasie ze względu na sytuację gospodarczą, ekonomiczną, polityczną, społeczną, wszelaką. Ale moi drodzy, od jakiegoś czasu widać też to, że wiele osób, którzy deklarują, że nie mają nic wspólnego z Bogiem, z chrześcijaństwem, z jakąkolwiek duchowością, udaje się paradoksalnie do wróżek, do tych, którzy przepowiadają przyszłość, do tych, którzy są w stanie rzekomo wywróżyć z jakichś fusów, kart, z czegokolwiek jeszcze przyszłość. To zjawisko jest tym bardziej ciekawe, że właśnie przecież to też jest świat duchowy i tam też trzeba przecież wiary, by w to wszystko uwierzyć. Czy my jako chrześcijanie mamy też taką pokusę, żeby chcieć poznać przyszłość? No myślę, że każdy z nas chciałby wiedzieć, co będzie w przyszłości. Czy będzie wojna, czy będzie dalej inflacja, czy będą dalej podwyżki, czy stopy kredytowe będą dalej rosły. No wreszcie, czy to nasze poczucie bezpieczeństwa związane z tym wszystkim, co dzieje się na świecie, będzie jakieś, czy zupełnie legnie w gruzach. Moi drodzy, my jako ludzie wierzący wiemy doskonale, że chodzenie do wróżek, korzystanie z usług różnych przepowiadaczy przyszłości jest przez Boga nazywane cudzołóstwem duchowym. I co jakiś czas musimy sobie to przypominać. Myślę, że dla tych, którzy mają relacje z Bogiem, jest to jasne, ale jeżeli ktoś jeszcze tego w swoim życiu nie odkrył, to zachęcam, by postudiować też Biblię pod tym kątem, gdzie Bóg wyraźnie mówi, że jest to zakazane. Moi kochani, co nam jako chrześcijanom w związku z przyszłością, którą chcielibyśmy w jakiś sposób oswoić, okiełznać, pozostaje? Pozostaje nam modlitwa, no i przecież wiara, że mamy tego, który zna doskonale, lepiej niż ci wszyscy przepowiadacze, naszą przyszłość, przyszłość tego świata. Marcin Luther powiedział podobno kiedyś, że gdyby wiedział, że nastąpi jutro koniec świata, jeszcze dzisiaj zasadziłby jabłonkę. I myślę, że taka właśnie wiara, wiara spolegliwa, wiara polegająca na tym, że ufamy, że Bóg będzie z nami bez względu na to, jaka ta przyszłość będzie, że On o tą przyszłość się zatroszczy, jest naszym wyjściem z tej sytuacji. Życzę Wam wszystkim nadziei, wiary, tego, żebyśmy nie upadali pomimo tego, że tak wiele różnych złych rzeczy dzieje się wokół nas, ale żebyśmy zawsze mieli przed sobą tego, który był, jest i będzie w naszej przyszłości, który ją zna. Jemu zaufajmy, Jemu się poddajmy i w Niego wierzmy. Bożego dnia, błogosławieństwa. Pozdrawiam serdecznie. Zostańcie z Bogiem.